Prowadzimy produkcję trzody chlewnej w cyklu zamkniętym od 80 loch, plantację porzeczki czarnej i czerwonej oraz 8 hektarów orzecha laskowego. Przede wszystkim walczymy z populacją myszy, która się pojawia okresowo. A dodatkowo uzyskujemy na pewno też poprawę bioasekuracji, ograniczając wektory chorób, które mogą dostać się do naszego gospodarstwa. Te wszystkie procedury zaczerpnęliśmy z krajów, które wcześniej u siebie wprowadziły te normy. Jeśli Państwo kupujecie w jakichś marketach, to możecie się liczyć z tym, że te trutki działają znacznie słabiej. Każdy rolnik, każdy hodowca wie, jak ważna jest dezynsekcja i deratyzacja w gospodarstwie. Będziemy dziś o tym rozmawiać z panem Maciejem Frąckowiakiem. Jesteśmy w Pęskowie, w powiecie szamotulskim. Proszę opowiedzieć się o swoim gospodarstwie. Nasze gospodarstwo obecnie liczy 60 hektarów. Gruntów własnych plus grunty dzierżawione. Ja zajmuję się gospodarstwem formalnie od 2009 roku. Całe gospodarstwo swój początek miało w końcówce lat 80. Rodzice zaczynali od kilku hektarów, później sukcesywnie powiększany był areał do stanu, jaki mamy w dniu dzisiejszym. Prowadzimy jako główną gałąź produkcję trzody chlewnej w cyklu zamkniętym od 80 loch stada podstawowego, produkując materiał hodowlany oraz prosięta do sprzedaży pod klienta i częściowo też resztę zwierząt tuczymy u siebie. Dodatkowo w celu dywersyfikacji dochodów prowadzimy plantację porzeczki czarnej i czerwonej na powierzchni 6 hektarów oraz 8 hektarów orzecha laskowego. Na pozostałych gruntach prowadzimy typową produkcję polową pod potrzeby żywienia stada świń. Jeżeli chodzi o sprzęt do upraw, jesteśmy samowystarczalni. Poza może uprawą kukurydzy, gdzie usługowo korzystamy z siewu oraz zbioru, posiadamy kombajn swój, ciągniki o mocy 160, 110 koni i 50 koni, ciągnik sadowniczy, opryskiwacze do sadu, również do pola mamy swoje. Mamy jako ciekawostkę kombajn do zbioru orzechów i do zbioru porzeczki również. A jeżeli chodzi o sprzęt uprawowy, to też mamy w całości na tyle wyposażone gospodarstwo, że jesteśmy w stanie wszystkie prace wykonać w własnym zakresie. Dodatkowo w miarę możliwości z zaprzyjaźnionymi gospodarstwami wykonujemy im usługi i pomagamy sobie tutaj w ramach pomocy sąsiedzkiej. Jakie plany? Jakie plany? Na pewno dalsza rozbudowa parku maszynowego, co w tym roku jeszcze zostanie poczynione, bo w planach jest nawigacja RTK do jednego ciągnika, zakup nowego rozsiewacza do nawozu, który będzie umożliwiał wysiew nawozu z mapowaniem i dodatkowo jeszcze pojawi się pług dutowy w tym roku, a takie dalsze plany, które zaczęliśmy już gdzieś powiedzmy wstępnie realizować poprzez załatwianie wszystkich dokumentów, to budowa chlewni na około 200 loch w nowej lokalizacji, której głównym zadaniem będzie produkcja prosiąt do wagi 30 kg. Dezynsekcja i deratyzacja nie są panu obce. Jak pan o to dba? Na pewno jeżeli chodzi o deratyzację, bardzo ważnym elementem jest tutaj rozkładanie różnego rodzaju trutek na myszy i szczury. W moim gospodarstwie akurat problemu ze szczurami nie zauważyliśmy do tej pory. Przede wszystkim walczymy z populacją myszy, która się pojawia okresowo. Ja zauważam w swoim gospodarstwie nasiloną migrację zwierząt na teren fermy w okresie po zbiorach zbóż i takich jesiennych chłodów, które następują, że te zwierzęta już szukają schronienia sobie na zimę i próbują się wszelkimi możliwymi drogami dostać do środka, do budynków, to są bardzo moim zdaniem dużym wektorem chorób, ale też jeżeli chodzi o straty, które powodują ze strony ekonomicznej, no to jest wyjadanie paszy oraz niszczenie różnego rodzaju worków i tym podobnych. I dlatego naszym celem jest jak najbardziej skuteczne zwalczanie tych myszy, a dodatkowo uzyskujemy na pewno też poprawę bioasekuracji, ograniczając tutaj wektory chorób, które mogą dostać się do naszego gospodarstwa. Jeżeli chodzi o zwalczanie much, czyli całą dezynsekcję, to wykonujemy różnego rodzaju opryski, rozkładamy jakieś też preparaty na muchy, walczymy też z larwami i podrusztami. I też tutaj może stricte much z chlewni się nie pozbędziemy, no bo jest to fizycznie niemożliwe, ale ograniczenie tej populacji przede wszystkim wpływa na poprawę komfortu bytowania zwierząt w chlewni. A jeżeli zwierzęta mają wysoki komfort bytowania, to też na pewno odwdzięczą nam się wysokimi przyrostami i wynikami produkcyjnymi. Jeszcze jedną rzeczą, na którą na pewno zwróciłbym dużą uwagę, to jest jak najbardziej skuteczne pozbycie się z terenu fermy dziko żyjących ptaków, które też powodują na pewno straty w pobieraniu właśnie różnego rodzaju pasz, zbóż i też są moim zdaniem bardzo dużym wektorem chorób, jeszcze większym moim zdaniem niż myszy, bo one mają dużo większy zasięg. I też staramy się jak najbardziej, co nam się dosyć skutecznie, mi się wydaje, udało pozbyć się właśnie dziko żyjących ptaków z terenu fermy poprzez zabezpieczenie wszelkich możliwych dostępów do karmy dla tych zwierząt i one się same z automatu, tak jakby można powiedzieć, wyprowadziły, no bo nie miały co jeść na naszym terenie. Dbanie o dezynsekcję, deratyzację
przynosi konkretne efekty. Na pewno konkretne efekty, też estetykę, bo wiadomo, niczym ładnym nie jest, gdy mamy bardzo dużo much w chlewni, niczym ładnym nie jest, gdy te muchy zabrudzają nam okna. Niczym ładnym nie jest też, jak jest porozsypywana pasza z powodu myszy. Także mówię, no przede wszystkim bioasekuracja dzięki dezynsekcji, deratyzacji, komfort dla zwierząt, estetyka, no i pomniejszenie strat związanych właśnie tutaj z paszą i jakimiś, powiedzmy, uszkodzeniami też infrastruktury, która w chlewni się znajduje. Jest z nami pan Piotr Klawiter, przewodniczący Komisji Szkoleniowej z Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji. Proszę powiedzieć, co znaczą te określenia? Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. A więc zacznijmy od dezynsekcji. Dezynsekcja jest zabiegiem mającym na celu zwalczanie owadów, czyli szkodników latających, biegających, czy też innych. Dezynfekcja polega na biologicznym unieszkodliwieniu takich organizmów jak bakterie, no wirus nie jest organizmem, ale wirusów, grzybów. Natomiast deratyzacja polega na zwalczaniu gryzoni. Co hodowca powinien wiedzieć o dezynsekcji i deratyzacji? Powinien spełnić takie chyba normy dobrej praktyki produkcyjnej, czyli to jest GMP. Good Manufacture Practice, z angielskiego tutaj określenia, bo to jak gdyby te wszystkie procedury zaczerpnęliśmy no, z krajów, które wcześniej u siebie wprowadziły te normy. No powinien stworzyć sobie barierę przeciw gryzoniom z stacjami deratyzacyjnymi. Z premedytacją wybrałem tą stację metalową, gdyż jest ona, tak najprościej mówiąc, wandaloodporna, czyli jest odporna na zniszczenia. Chodzi też o to, żeby preparat, który się tutaj aplikuje, bo pamiętajcie państwo zawsze, że preparatów nie wolno dotykać gołą ręką, gdyż po pierwsze, no jest to niebezpieczne dla zdrowia, ale też gryzonie mają świetny węch i doskonale wyczuwają. Trutka też musi być zabezpieczona przed innymi zwierzętami domowymi, bo mamy koty, mamy psy. No i przed dziećmi, prawda? Bo dzieci też mogą sobie zaglądać. Tutaj jest inny rodzaj, jeśli chcecie państwo mieć bardzo estetyczne, gdzieś tam stosuje się to przy budynkach jakichś takich, powiedzmy, zabytkowych. To imituje kamień, a w środku jest normalna możliwość aplikowania trutek. To jest jeden ze sposobów podawania takich trutek pokarmowych w postaci saszetek, bloczków. Jak jest duża wilgotność, to stosuje się takie bloczki woskowane. No a następną metodą stosowaną na szczury, jeżeli widoczne są otwory, przez które szczury gdzieś tam dostają się do budynków inwentarskich czy też innych, okala się tą pianką te otwory. Szczur jest bardzo silnie dba o higienę osobistą, czyli jeżeli on przejdzie przez taki otwór i na swojej sierści przeniesie taką piankę, to on później się czyści z niej, czyszcząc się łapkami przenosi ją do układu pokarmowego, no i ginie. Antykoagulanty, bo na tej zasadzie działają te trutki pokarmowe, działają na gryzonia po 5 dniach. Kiedyś były stosowane trutki takie jednopobraniowe, że gryzoń, powiedzmy, po spożyciu natychmiast schodził z tego świata, ale ze względu na inteligencję szczurów one wiązały to pobranie trutki ze śmiercią danego osobnika, stąd wymyślono takie trutki, które działają z opóźnieniem. Chciałem państwu też powiedzieć o bardzo istotnej rzeczy, że trutki takie stosowane na gryzonie, czyli no głównie antykoagulanty w zasadzie, są sprzedawane na rynku profesjonalnym z podwyższoną, znaczy z normalną zawartością substancji czynnej. Natomiast te wszystkie trutki, które są stosowane dla rynku nieprofesjonalnego, czyli dla takiego użytkownika indywidualnego, mają zmniejszoną tą zawartość substancji czynnej, czyli jeśli państwo kupujecie w jakichś sklepach, w jakichś marketach, no to możecie się liczyć z tym, że te trutki działają znacznie słabiej. Dlatego zachęcam rolników do zaopatrywania się w takich profesjonalnych hurtowniach, gdzie mają tę pewność, że w tym preparacie jest odpowiednia zawartość tej substancji czynnej i będzie to skuteczne przy walce z gryzoniami. Dezynsekcja w gospodarstwie produkującym trzodę chlewną, jak powinna wyglądać? To znaczy tak, no, mamy całą gamę preparatów przy zwalczaniu takich owadów sanitarnych jak muchy, komary, karaczany. No to te preparaty podlegają rejestracji Ministerstwu Zdrowia,
a rejestrowane są w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i Biobójczych. Przy pustych pomieszczeniach można zastosować te preparaty metodą zamgławiania, opryskiem grubokroplistym, bądź też malowania ścian. To są metody, które w sposób skuteczny chronią. Jest wiele preparatów działających bardzo długo, od miesiąca do kilku miesięcy nawet, także cała gama tych preparatów jest dostępna na rynku, ale proszę też zwrócić uwagę na producentów, na też profesjonalny rynek, na którym Państwo możecie się w te preparaty zaopatrzyć. W nowoczesnych gospodarstwach wiele jest tych płyt, tak zwanych płyt gnojowych, no ale tam warto też już zadbać o walkę z muchami, stosując larwicydy, które już niszczą to stadium muchy w formie larwy. Także to jest bardzo skuteczne, jeżeli taki cały program sobie wprowadzimy w gospodarstwie. Od larwicydu poprzez później insektycydy zwalczające już te owady dorosłe. A chciałem też powiedzieć o takich metodach mechanicznych. I tutaj to jest taki rodzaj pułapki mechanicznej na muchy, bardzo skutecznych. Tu jest rodzaj syntetycznego guana, które po zalaniu wodą wydziela taką nieprzyjemną woń. Muchy wchodząc tutaj już, bo one oczywiście przyciąga je ten zapach, topią się, no i już nie ma możliwości jak gdyby wydostania się z tej pułapki. No w takiej pułapce mieści się w zależności od wielkości od 20 do 40 tysięcy much i naprawdę jest to bardzo skuteczne. Ale przede wszystkim bezpieczeństwo własne, stosowanie odpowiednich masek pełnotwarzowych, bo wiadomo, stosując środki ochrony roślin czy środki biobójcze, one nie wnikają tylko i wyłącznie przez układ oddechowy, ale też przez oczy, które trzeba chronić, no i kombinezony powlekane, aby ta ciecz gdzieś tam w postaci takiej lotnej gdzieś tam się nie dostawała przez skórę, bo to również jest bardzo niebezpieczne. Czyli dbanie o własne zdrowie i powiedzmy to bezpieczeństwo.